tam wody z kałuży, było gorąco, mama zabrała mnie tam. Ja zaczynam rozkręcać to. A ja idę zerwać kwiatuszki do wazona. Wstawiam pranie. Trochę te lagi tutaj są obdarte od tych błotników, no ale blizny życia. Ja też mam ich trochę. Myślę, że będzie zajebiście. Ten błotnik też będę oklejał folią karbonową. Wiadomo, że do tego błotnika musi być inna lampa, także ściągamy lampę. Nie ma pięt. Licznik odkręcony. Będzie mniej więcej tak. No, spoko. Wiadomo, że każdy ma inny gust. Jednym się to może podobać, drugim nie. Natomiast mi się bardzo podoba i taki efekt właśnie chciałem uzyskać. Jak będzie dokończone, balnę tam jakąś naklejeczkę, okleję tą folią karbonową. Powycinałem takie kwadraciki, bo mi ten błotnik cały czas gdzieś tam się ześlizguje z tej opony i one mi będą dawać, wydaje mi się, prawidłową wysokość między oponą a błotnikiem. Pyk. Zobaczmy. Coś takiego. Jeśli chodzi o licznik i stacyjkę, to będę musiał zamontować gdzieś tutaj. Myślę, że nie będzie problemu. Migacze. Siedzą fajnie. Dobra, chodź zobacz szybko. To elegancko chlapaczka mi się widzi, ale to mocno... Nie będzie tak, kobieto. Ale mi pasuje to takie niekarbonowe, to dobrze wygląda. Ty się nie znasz, to jest szok. A, to taka trapa. Przechodzę do następnej fazy takich lekkich przeróbek w tym moim Street Fighterze. Chciałbym go w końcu uruchomić. Przyszły mi wczoraj naklejki z Polski Alpine Stara. Nie wytrzymałem, już wczoraj wieczorem sobie nakleiłem kilka. Ja ogólnie lubię naklejki, gdzieś tam zawsze sobie te naklejki naklejałem, kupowałem. Zostało mi tutaj jeszcze kilka i one pójdą sobie tutaj. Ta mniejsza pójdzie tu, ta pójdzie tu, no i te dwie jeszcze pójdą po prostu tutaj. Do tego dojdzie kilka GoPro naklejek, do tego przyszła mi folia do oklejania, no imitacja karbonu. Ale firmy 3M, czyli oryginalna, też zamawiałem z Polski na metry, kupiłem metr bieżący. No i tak sobie rzeźbię tego mojego Street Fightera. To już jest stary motor, stara Honda CBR 900 Fireblade. I to jest motor z 98 roku. Bardzo mi się podoba, lubię go i myślę, że będę go trzymał. Tak sobie go zrobię pod siebie po prostu. Gówno. I to po prostu pójdzie pod spód, bo zaginam to, tu je piep.
teraz mogę to spokojnie przykręcić. Wziąłem sobie kawałek takiego twardego drewna. Śruby mocowania licznika będą w takim troszeczkę niestandardowym miejscu, więc posłuży mi ten kawałek drewna jako taka podkładka, do której wkręcę śruby i to będzie bardzo mocno trzymać. Szlifnę tylko, kurde, rożek. Tak, odjąłem to, dokręcam. Trzyma jak wściekłe. Będzie dotąd. No, siedzi fest. Idealnie. No i tak krok po kroku. Kropelka po kropelce. Teraz tak, jak montowałem sobie tax w moim Street Fighterze, to wziąłem sobie uchwyt i zostawiłem go. Myślałem, że może gdzieś tam się przyda. No i przyda mi się właśnie w tym momencie. Dotnę to, jakoś wytnę i to USB gdzieś tam dopasuję do tego. Wrócę, nie wiem, bo ty nie masz doświadczenia w jeżdżeniu po dużych miastach. Ja byłem 2 tygodnie temu. Autem? No. Na szczęście. Dobra, na razie doszłem do takiej konkluzji. Myślę, że dotnę tą blaszkę w taki sposób, że ta blaszka też będzie jak gdyby utrzymywać sztywno to gniazdo USB i oprócz tego użyję pasków po prostu, więc to będzie demontowalne. Trzyma. Licznik zamontowany i zamontowane USB gniazdo. No i następny krok. Zobaczymy, czy kompresorem da radę wcisnąć powietrze pod te manetki i je zsunąć. Gość już strzykiwał też płyn do naczyń. Normalnie przez manetki wziął igłę, strzykawkę, ale nie mam ani strzykawki, ani igły. Poszło. Szkotem obklejone. Też chyba będę musiał szkotem okleić, bo widzę, że są luźne. Łyk. Myślę, że będę patrzył na tą manetkę, dodając gazu i będę doceniał to, że się tak napracowałem. CBR. A, Sylwia chyba przyjechała. Myślałem, że to troszeczkę szybciej pójdzie, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zawsze próbuję, zawsze coś kombinuję, nie jestem mechanikiem. Po prostu takie hobby. No, oj. Napałeś się. Cheers.
chodzę z tymi naklejkami GoPro i kombinuję. Muszę przynajmniej jedną nakleić, bo oszaleję po prostu. Wymyśliłem. Zawsze myślę, gdzie by tu pasowała naklejka jakaś. Nie wiem, zawsze jakoś lubiłem naklejać, personalizować w jakiś sposób. Także mi się podobało. Pewnie przez to też tatuaże, nie wiem. Wszystko jakoś muszę trochę zmodyfikować.